proces starzenia się naszego społeczeństwa niebywale przyspiesza i on rzeczywiście będzie przebiegał najgwałtowniej wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. A wynika to z tego, że my od początku transformacji, czyli od upadku systemu komunistycznego, mieliśmy malejące współczynniki dzietności i żaden rząd nie podjął jakichkolwiek działań w tym kierunku, bo tu zawsze się wydawało, że jest dużo ludzi, jest nadwyżka siły roboczej, jest nadwyżka ludzi młodych, zresztą bardzo dużo mieliśmy generację tak zwanego baby boom, czyli bardzo dużo dzieci urodziły się w pierwszej połowie lat 80., na początku stanu wojennego, wtedy się rodziło około 600 tysięcy, teraz 300 tysięcy, ale te współczynniki dzietności tak zwanej systematycznie malały. Kolejna sprawa to kraje, które miały problemy z odtworzeniem swojej populacji, no, wyprzedzając jak gdyby różnego rodzaju prognozy demograficzne, nastawiały się na podstawowe wartości, które scalają społeczeństwo społecznie, czyli rodzina, czyli mądra polityka rodzinna. Kraje również sobie radzą w ten sposób ze swoją demografią, że ściągają imigrantów, tak jak to robi Wielka Brytania w przypadku Polaków, Francja w przypadku innych grup narodowościowych. Mamy dane brytyjskie, które pokazują, jak właśnie napływ młodych Polaków, oprócz tego, że wzrastały współczynniki dzietności, to również opóźnił proces starzenia. Wielka Brytania spadła z miejsca 23 na 13, bo jest taki napływ młodych i dynamicznych ludzi. A Polska jest wśród krajów Unii Europejskiej krajem o najniższym współczynniku imigrantów. Ten problem starzenia się społeczeństwa polskiego będzie stanowić jedną z największych dla nas barier rozwojowych, bo bez ludzi i bez młodych ludzi i przy problemie kolejnych generacji ludzi młodych, które będą musiały utrzymać coraz większe rzesze ludzi starszych przy niewydolności systemów emerytalnych, ten problem starzenia się społeczeństwa polskiego może oznaczać kolejną rewolucję społeczną po prostu i kolejne fale emigracji.